kończymy 23. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Wierzę, że w dobrych humorach, bo powodów do radości w tym tygodniu w Tarnowie było dużo. Publiczność dopisała właściwie na wszystkich spektaklach festiwalowych i imprezie towarzyszącej. Mieliśmy widownie wypełnione niemal do ostatniego miejsca, co ogromnie cieszy. Szczęśliwie dotarliśmy do końca festiwalu, wszyscy w bardzo dobrych nastrojach, dzisiaj także trochę odmiennych, ponieważ tak się składa, że od kilku lat współpracujemy z biblioteką i salon poezji, który ma miejsce pod koniec festiwalu, odbywa się zwykle w teatrze i zapraszamy na niego, w ramach tego salonu uczestniczą osoby, które są w jury, i tak w tym roku było, bo Inka Doblasz i Andrzej Pacuła i nasza Matylda Baczyńska czytali poezję Mariana Hemara i to myślę, że też fajny taki akcent dotyczący współpracy. W zaciszu zapytali przybysza, a wy? Niezwykle szczęśliwy, że Księżniczka na opak wywrócona, produkcja Tarnowskiego Teatru w mojej reżyserii otrzymała Nagrodę Publiczności. To drugi rok z rzędu, kiedy tarnowianie wybrali spektakl miejscowego teatru jako najlepszy ich zdaniem podczas festiwalu. Cieszę się z tego ogromnie, bo to taki dowód, że droga, którą podążamy, jest słuszna i że znajduje uznanie tarnowskiej widowni, a dla nich właśnie, dla niej robimy nasze spektakle. Cieszę się z nagród indywidualnych, które jurorzy postanowili przyznać twórcom Księżniczki na opak. Gratuluję bardzo Teatrowi Ludowemu z Krakowa, który przywiózł świetne przedstawienie, akt równoległy w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Jury postanowiło przyznać Grand Prix, statuetkę talii oraz 15 tysięcy złotych spektaklowi Akt Równoległy w reżyserii Tadeusza Łomnickiego z Teatru Ludowego w Krakowie. Ostatni pokaz w zasadzie przecież nie konkursowa, ale gala finałowa i rozdanie nagród i kogów rosole i te salwy śmiechu, które dobiegają się z sali, świadczą o tym, że festiwal przebiegł bardzo fajnie. Już teraz zapraszamy za rok do naszego Teatru przy Mickiewicza 4. Do zobaczenia, ale także zapraszamy Państwa oczywiście wcześniej na wszystkie nasze spektakle.